Witam Państwa w komentarzu walutowym BossFX. Ja nazywam się Konrad Ryczku i pracuję jako analityk walutowy w domu maklerskim BOŚ. Dzisiaj mamy dzień 14 czerwca, godzina 17.20. W związku z tym zapraszam Państwa na takie popołudniowe spojrzenie na rynek walutowy, no i jakby ocenienie czterech wybranych przeze mnie par walutowych. Tradycyjnie rozpoczynamy od rynku eurodolara. No i to, co możemy tu zauważyć, to to, że eurodolar kontynuuje trend spadkowy. Tutaj początek tygodnia przyniósł jakąś próbę podbicia. Niemniej słabość euro jest widoczna na większości zestawień. W dużej mierze jest to pochodną tego, co się dzieje wokół Wielkiej Brytanii. Generalnie Brexit odmieniany przez wiele przypadków na rynku, no i de facto waży na praktycznie na wszystkich aktywach, czy to są akcje, czy to jest ropa, czy to jest eurodolar, czy to jest jen, czy to jest CHF, czy nawet CDS różnego rodzaju, które tutaj wróciły do pewne spektrum zainteresowania inwestorów. W dalszym ciągu widać, że tutaj temat w dalszym ciągu generalnie dobrze, że to się zaczyna dziać, ponieważ do pewnego momentu wyglądało to tak, że rynek nie wycenia Brexitu. Na ostatnie sondaże pokazują, że zwolennicy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zaczynają zyskiwać na znaczeniu. W konsekwencji rynek przyłączył się na układ risk-off, czyli staramy się nie wykazywać większej ekspozycji na bardziej ryzykowne aktywa. To widoczne jest również na głównej parze walutowej. Dolar zyskuje, euro jest pod presją. No jakby temat Brexitu łączy się pośrednio z euro, ponieważ ewentualne wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej stworzyłoby dogodny układ do jakichś ruchów separatystycznych również w pozostałej części starego kontynentu. Drugą parę z euro CHF. Tutaj jakby słabość euro nakłada się z siłą CHF-u. CHF-a nie było jak dotąd większej informacji na temat aktywności SNB. Tu jest ciekawy układ, ponieważ mieliśmy formację GR, ona generalnie powinna przynieść nam test średniej dwusesyjnie. Ta średnia dwusesyjna została dość dynamicznie przebita. Tutaj rzekomo SNB przestało gdzieś na tym przy budowie już głowy przestało tutaj mocniej działać na rynku. Lokalnie się jeszcze mówiło nawet o Polsce, o tym temacie CHF-ów, ale już widać z perspektywy czasu, że to generalnie było przygotowanie pod teoretycznie, pod właśnie to, co się obserwujemy, pod pozycjonowanie się pod Brexit i jej redukcję ekspozycji. Technicznie widać tutaj, że zejście do okolic 1,07-1,08 powinno traktować jako lokalne wsparcie. No właśnie, tu znajdujemy się poniżej zakresu 1,08-11. Teoretycznie jeszcze możemy podbić do 0,733, niemniej wydaje mi się, że dziś tutaj w tym zakresie powinniśmy zobaczyć jakiś ruch ze strony SNB, ponieważ po raz kolejny CHF jest tutaj first pick dla inwestorów ze strefy euro i generalnie związany jest tutaj z regionem, w przypadku większych zawirowań wokół strefy euro, no i widzimy, ten scenariusz ponownie się realizuje. Również złoty jest słabszy, czyli ten układ, który, jak Państwu powiedziałem, risk off, nie wspiera walut rynków wschodzących. Jednym z takich walut, który jest ofiarą, powiedzmy, można określić kolokwialnie tego, co się dzieje, to polski złoty. Złoty tutaj jeszcze tak już wygląda wobec euro, ponieważ euro jest relatywnie też słabe, ale wobec franka jesteśmy na kilkumiesięcznych minimach wobec franka. To są bodajże okolice ostatnio zanotowane w lutym tego roku. No i tutaj widać, że na złotym trochę się dzieje w ogóle na polskich aktywach, ponieważ polska giełda jest relatywnie słaba na dla zagranicznych benchmarków. Krajowy rynek długu przetestował 3,30 na rentowności 10-latek, to jest, tym bardziej, że niedawno byliśmy już poniżej trójki, to jest dość duży ruch. No i złoty pod presją i wydaje mi się, że raczej instrumenty pochodne na różnego rodzaju zestawienia wskazują na ewentualne podbicie zmienności w kolejnych do 23 czerwca. Nawet również trochę po, także wydaje mi się, że jak to się mówi, złotym będzie bujało i raczej na niekorzyść polskiej waluty. No i ostatnią parą jest właśnie tutaj główny winowajca, czyli funt. Funt, który rozbijam na chwili wsparcie w zakresie 1,41-1,47,5. Ewentualne przebicie tego zakresu powinno sprowadzić do testu 1,38-30. To powiedzmy same sondaże, to, że wskazują na większość za wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, to jest jakby rzecz, która nie jest nowa, ale na pewno widać generalny change jakby nastrojów wokół Wielkiej Brytanii, wokół tego, co się tam może wydarzyć, ponieważ jakby starałbym się jakby nie tyle zwracać uwagę na sondaże, ale na kwotowania z okładów bukmacherskich największych zaczycieli. Na różnego rodzaju stronach można zobaczyć dane zbiorcze, które nam agregują różnego rodzaju szczere prawdopodobieństwo wynikające z różnego rodzaju kursów właśnie bukmacherów. No i przed weekendem wynosiło to 30%, w tej dzisiaj już widziałem, że prawie 44 lokalnie się zdarzyło.
teraz troszkę mniej 38, bo to też poszczególne kursy reagują na powiedzmy sondaże. Czyli widać, że tak naprawdę z układu 1 do 3, 1 do 4 doszliśmy praktycznie niedługo będzie do 1 do 2. Także widać, że tutaj troszkę zaczyna się zmieniać percepcja wokół tego. Tym bardziej, że jest duża grupa lobbystów, którzy lobbują za tym, żeby Wielka Brytania opuściła w Unię Europejską. Z drugiej strony jest pewnego rodzaju szansa również dla inwestorów. Również można powiedzieć częściowo dla Polski, ponieważ oczywiście raczej nie będzie to scenariusz wzrostowy, no ale powinniśmy zobaczyć wzrost obrotów, wzrost zmienności, no co, a zmienność, jak wiemy, generuje rynkowe szanse. Dziękuję za uwagę.